Dzisiaj znajdujemy się w parku miejskim na wyspie Bolko. Tutaj będzie właśnie otwarcie pierwszego hotelu dla owadów zapylających, który stoi obok mnie. Zapraszamy oczywiście wszystkich, żeby później przyszli i oglądali, jak te hotele wyglądają. Cała akcja jest możliwa dzięki wsparciu tysięcy Polaków, którzy wsparli nas w czasie akcji Adoptuj Pszczołę. Dzięki temu możemy postawić 100 hoteli zapylających w 17 miastach wojewódzkich w całej Polsce. I robimy to dlatego, że pszczoły i inne owady zapylające mają teraz duży kłopot związany z między innymi utratą siedlisk naturalnych. W dużych miastach, na przykład właśnie w miastach wojewódzkich, często bardzo restrykcyjnie traktujemy zieleń miejską, wygrabiamy wszystkie liście, usuwamy patyki, kubki ziemi, które są naturalnym schroniskiem dla takich owadów. W Opolu stawiamy 6 hoteli dzisiaj. To jest pierwszy na wyspie Bolko. Stawiamy 2 hotele w parku na osiedlu imienia Armii Krajowej. Stawiamy hotel na terenie kamionki Piast, który jest pod opieką stowarzyszenia zajmującego się aktywnym wypoczynkiem z psami, i które same się do nas zgłosiło również. Stawiamy również hotel na terenie ogrodów działkowych Odra oraz przy ścieżce edukacyjnej w Nowej Wsi Królewskiej.